Cześć, witam bardzo serdecznie w odcinku poświęconym zadaniom z kapelusza od Aikamat. Poziom podstawowy. Zapraszam. Zobaczmy, co nam się uda wylosować w tym odcinku. Losuję, jakiego typu zadanie. A niech będzie ta karteczka. Dobra, i czytamy sobie. Z jakiego to będzie działu? Otóż będą to wyrażenia algebraiczne, ale zadanie dowodowe. Zapraszam bardzo gorąco. Wykaż, że jeśli liczba naturalna x przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2, zaś liczba naturalna y nie dzieli się przez 3, to suma kwadratów tych liczb przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Ja tutaj na tablicy przygotowałam zapis tego, no bo chciałabym szczególnie też nauczyć Cię, jak zapisać matematycznie coś, co słownie wygląda tak. Dlatego jest to zadanie dowodowe, oczywiście działamy w trzech krokach. Założenie, czy najpierw zapiszmy założenie. Można słownie, tak jak tutaj jest, no nie? Ale wolałabym, żebyśmy to zapisali tak matematycznie bardziej. No w końcu to matematyka. Czyli jak zapisać postać ogólną liczby, która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2? Zapiszmy, x to się równa. Jak mamy podzielność przez 3, być może pamiętasz, to wtedy liczba ma postać 3k. Albo 3n, jak wolisz. Jak mamy podzielność przez 5, no to liczba ma postać 5n. Jak mamy podzielność przez 7, no to liczba ma postać 7n. Ale jeżeli przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2, to jak ja ją będę próbowała zapisać, niech będzie 3n, to to jest źle. Muszę dołożyć, że ma być plus 2 reszty. I to jest zapis właśnie w postaci ogólnej tej liczby, która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Oczywiście tutaj muszę dopisać, że x i y, za chwileczkę przejdziemy do y, należą do liczb naturalnych, czyli w zasadzie wniosek z tego, że tutaj nasze n no, też musi być liczbą naturalną, prawda, żeby było to po prostu możliwe. Ale zapisałam tak, też jest ok. Teraz liczba y nie dzieli się przez 3. No, troszkę trudniej. No bo skoro ona się nie dzieli przez 3, a ja muszę zapisać ją, no to co to znaczy, że ona się nie dzieli przez 3? Że ona będzie dawała resztę 1 albo resztę 2. Innej reszty być nie może. No bo reszta 0 oznaczałaby, że jest podzielna przez 3. A ja mam przecież napisane, że zaprzeczenie, że ona nie dzieli się przez 3. No to skoro się nie dzieli przez 3, to ona może być postaci 3k plus 1, uwaga, nie może być ta sama literka, no bo ja nic nie wiem o tych liczbach, czy one są kolejne, czy nie kolejne, czy jakie, po prostu dowolne. 3k plus 1 lub y może być w postaci 3k plus 2. Oczywiście do tego dopiszmy, że y to ma być liczba naturalna, prawda? Czyli ona ma się nie dzielić przez 3, czyli albo daje resztę 1, albo daje resztę 2, innej opcji być nie może. No okej, to teraz nasza teza zapisana tutaj przeze mnie słownie. Suma kwadratów tych liczb, czyli ja muszę dodać kwadraty, czyli x kwadrat dodać y kwadrat. To też jest sztuka, żeby właśnie ze słów zapisać to w postaci wyrażenia algebraicznego. X kwadrat dodać y kwadrat, to jest suma kwadratów. Przy dzieleniu przez 3 ona dawać ma konkretnie resztę 2. Czyli napiszmy, to się równa 3, jakieś m dodać 2. No i oczywiście, skoro wiesz, x jest naturalne, y naturalne, to wiadomo jest rzeczą, że tutaj to m też musi wyjść nam liczbą naturalną, no bo tu jest do kwadratu, to kwadrat oczywiście liczby naturalnej jest dalej naturalny. Kwadrat liczby naturalnej tej y też jest dalej naturalny, więc możemy sobie tutaj dopisać, że m należy do naturalnych. Tak musi być. No i teraz próbujemy to dowodzić. Czasem jest tak, niestety, że dowód, bardzo rzadko się to zdarza, ale mówię czasem, jest tak, że dowód niestety musimy zrobić w dwóch przypadkach, tak jak tutaj. No bo popatrz, ja nie wiem, czy y jest takiej postaci, czy takiej. Ona może być takiej postaci y, a może być takiej. Dlatego zrobimy sobie pierwszą część dowodu, to będzie, że y to się równa 3k plus 1. I wtedy policzymy oczywiście x kwadrat plus y kwadrat. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No, musi nam wyjść ta postać 3m plus 2. Spróbujmy. Za x wiem, co podstawić. 3n dodać 2 i to do kwadratu dodać za y.
3k dodać 1 i to do kwadratu, to się równa. Oczywiście bezdyskusyjnie tutaj przypomnimy sobie wzór skróconego mnożenia. Kwadrat sumy to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. No i zastosujmy. Czyli tak, 3n do kwadratu to będzie 9n kwadrat. Dodać. Teraz mam 2ab, czyli 2 razy 3n to jest 6n, razy 2 to jest 12n. Dodać b kwadrat, czyli u mnie 2 kwadrat, czyli 4. Dalej dodać, teraz mamy tak, a kwadrat, czyli 3k do kwadratu, to będziemy mieć 9k kwadrat, dodać 2ab, czyli 2 razy 3k, to jest 6k razy 1, to jest dalej po prostu 6k, no i dodać b kwadrat, czyli u mnie to jest 1 do kwadratu, czyli 1. Ok, to się równa. Co mogę zrobić? No jedynie mogę dodać ze sobą te liczby, bo reszta nie bardzo. No to resztę przepiszę. 9n kwadrat dodać 12n dodać 9k kwadrat dodać 6k i dodać 5. I teraz muszę sobie kukać cały czas na tezę, no bo wiesz, mamy wykazać, że to jest taka postać, nie? Czyli muszę mieć wyciągniętą trójkę razy coś tam i dodać 2. Czyli ja nie mogę mi dodać 5, czyli tą piątkę ja sobie rozbiję w następnym kroku jako 3 dodać 2, no bo muszę tą dwójkę mieć, nie? No to skoro tak, to popatrzmy, zapiszmy, co będzie. 9n kwadrat dodać 12n dodać 9k kwadrat dodać 6k dodać 3 dodać 2. I teraz, co robimy? W dalszym kroku będziemy teraz, z tego co podkreślę, wyciągać sobie trójeczkę przed nawias. No wyciągamy, da się to zrobić i wtedy będę miała tak 3n kwadrat dodać 4n, wyciągam przed nawias, czyli dzielę przez 3, dodać 3k kwadrat, dodać, tu będę miała 2k, dodać 1 i za całością dodać 2. I teraz mogę zapisać, że to u mnie to się równa m. Jak najbardziej, popatrz. Skoro mówiliśmy sobie, że x jest naturalne, y naturalne, czyli n naturalne, k naturalne, no to oczywiście, że ta liczba tutaj w środku też będzie naturalna. Czyli zapiszmy, to się równa 3m plus 2, przecinek, gdzie m należy do zbioru liczb naturalnych. Czyli pierwsza część dowodu zrobiona. Wykazaliśmy sobie, że jeżeli y będzie takiej postaci, no to ta suma kwadratów da się doprowadzić do tej postaci, czyli spełniona jest teza. No to teraz zróbmy sobie drugi przypadek, czyli y ma postać 3k dodać 2 teraz. No i postępujemy analogicznie, x kwadrat dodać y kwadrat równa się. X się nam nie zmienia, więc ja przepiszę tylko, a y no troszeczkę się zmieniło, prawda? Więc jak będę stosowała wzór skróconego mnożenia, no to będzie delikatna zmiana. Tu będzie bez zmian, to przepiszę 9n kwadrat, dodać 12n, dodać 4, dodać, a tutaj dalej ten sam wzór skróconego mnożenia. Początek taki sam, 9k kwadrat, dodać. I tu mamy podwojone 2ab, czyli mam 2 razy 3, to jest 6 razy 2, czyli mam 12k i dodać 2 do kwadratu, czyli 4. Tutaj już widzę, że 4, prawda, i 4 da mi 8. No ale ja muszę oczywiście mieć to plus 2. Czyli ja tą ósemkę rozbiję jako 6 plus 2. No i zobaczmy, zapiszemy. 9n kwadrat dodać 12n, dodać 9k kwadrat, dodać 12k, dodać, tak jak powiedziałam, 6 plus 2. No bo 6 plus 2 to jest 8, no i 4 plus 4 to jest też 8. Wyciągam trójkę przed nawias, tak jak postępuję jak wcześniej i wtedy mam tak 3n kwadrat plus 4n. Dalej mam dodać 3k kwadrat plus 4k i tylko mam jeszcze plus 2, bo ja tą szóstkę mam podzielić przez 3, bo ją wyciągłam przed nawias, tą trójkę, czyli mam plus 2 i za całością jeszcze plus 2. I teraz mogę tak samo jak wcześniej zapisać, że to jest moje m. Mogę sobie tak oznaczyć, nie? Bo ja nagle m nie wyczaruję. Ja po prostu mogę tylko zapisać, że to, co jest w nawiasie, to jest m. Ważne, żeby było naturalne. Oczywiście, że skoro n i k jest naturalne, no to takie tutaj działanie, gdybym chciała wykonać te kwadraty, to mnożenie, to dodawanie, to będzie dalej liczba naturalna. Czyli zapiszemy sobie 3m dodać 2, gdzie m należy do zbioru liczb naturalnych,
co oczywiście kończy nasz dowód. Udowodniliśmy w dwóch częściach, no bo nie było jasno sprecyzowane, jaką resztę ma dawać Y, jak się to podzieli przez 3. No musiałam dwie opcje rozpatrzyć. Albo będzie reszta 1, albo będzie reszta 2. Dlatego dowód składał się z dwóch części, ale zarówno w jednej, jak i w drugiej udowodniliśmy to, co trzeba. Czyli, że ta suma kwadratów tych liczb przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Mam nadzieję, że to zadanie, które wybrałam z tego oto uroczego kapelusza od iKamat, sprawi, że jeszcze lepiej przygotowujesz się do matury z matematyki, czy to na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym, i zachęci Cię do oglądania jeszcze większej ilości filmów na moim kanale na YouTubie. Ja jak zwykle serdecznie zapraszam ponadto na moją stronę internetową iKamat.pl, gdzie możesz skorzystać z oferty moich kursów online, zarówno dla tych, co uczą się matematyki na poziomie podstawowym, jak i dla tych, co uczą się matematyki na poziomie rozszerzonym, jak i dla studentów. Pozwolą Ci te kursy dobrze zdać maturę, czy też przygotować się świetnie do jakiejś kartkówki, sprawdzianu, czy też do egzaminu na studiach. Zapraszam zatem do nauki razem ze mną.